Sztandar Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej wprowadzić. Ten popularny Dzień Nauczyciela. A ja przypomnę tylko Święto Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego ministerstwa, z którego Polska może być dumna, które zajęło się kompleksowo sprawami oświaty. Oświaty, czyli pokazało całemu światu, jak ważne jest kształcenie, jak ważne jest to, żeby młodym ludziom ułatwić drogę i start w dorosłość. Myśmy uczcili minutą ciszy zmarłych pedagogów, zmarłych uczniów, zmarłych absolwentów naszej szkoły. Proszę o powstanie. Minuta ciszy. Przywołanie uczniów klas pierwszych. Jeszcze raz, jeszcze
roku uzyskał awans na stopień nauczyciela mianowanego. Gratuluję i przekazuję ten dokument panu Iniewiczowi. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej przyznaję pani i panu nagrodę dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa. Jeszcze jeden. To jest uwaga, którą muszę powiedzieć szczególnie dlatego, że mamy naszych uczniów. W zeszłym roku byliśmy kontrolowani przez Ministerstwo Rolnictwa. Luty? Marzec? Marzec. Gdzie szczególnie ministerstwo kontrolowało obszar pracy szkoły, którym zajmuje się pani pedagog, obecna tutaj pani sędzio. Wybraliśmy co roku. Dziękuję bardzo. Praca często jest wtedy najbardziej intensywna, kiedy was nie ma, mówię do uczniów, mianowicie w okresie wakacji czy ferii. I tak w tym roku, na wasze przyjście, na to, żebyście po wakacjach wracając zostali szkołę lepszą, nowszą, nowocześniejszą, to chcę tylko przypomnieć, co zrobiliśmy bardzo szybko. A mianowicie został wyremontowany, docieplony, wykończone docieplenie, uszczelniony dach, budynek stołówki, prawda? On teraz wygląda i komponuje nam się z budynkiem internatu. Czyli cała ta inwestycja została właśnie dokończona przed wakacjami. Został, a w zasadzie trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe, zrobiony specjalistyczny garaż, z którego będziemy korzystali i wy będziecie oczywiście korzystali jako uczniowie ze sprzętem, który cały czas uzupełniamy. Na dniach był kończony i dzisiaj w zasadzie jest uruchomiony nowy parking dla pracowników szkoły, prawda? Tych naprawdę drobnych prac remontowych było dużo, dużo więcej. Ale chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, którą nie udało nam się zrobić na wasze przyjście, a bardzo na to liczyliśmy, ale uda nam się to zrobić w tym roku. A mianowicie na budynku internatu będą umieszczone panele fotowoltaiczne, które będą zasilały naszą szkołę w energię elektryczną. Także tu się spodziewamy też, że będzie to taka wizytówka szkoły leśnej, na czym nam bardzo zależy. Minister prowadzący naszą szkołę, czyli minister rolnictwa i rozwoju wsi, za wyróżniające prowadzenie szkoły, za dbałość o interesy nauczycieli i pracowników, nagrodził naszego pana dyrektora. Odczytam nagrodę. Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla pana Radosława Klekota, dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej za wyróżniającą pracę na rzecz rozwoju szkoły. Podpisał pan Szymon Giżyński, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Chcę państwu powiedzieć wszystkim tutaj obecnym, że tej nagrody oczywiście by nie było, gdyby praca państwa. To jest rzecz dla mnie jak najbardziej zrozumiała, oczywista. Cieszę się bardzo oczywiście, ale dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. Serdeczne podziękowania pani Paulinie Bogusz za 4-letnią owocną i pełną poświęcenia pracę przewodniczącej Rady Rodziców w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imieniem Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Życzymy pani dużo zdrowia oraz wielu dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, a także satysfakcji z wykonywania codziennej pracy. To są życzenia w imieniu nas wszystkich, uczniów, nauczycieli, dyrektora szkoły, no i oczywiście
rodziców, z którymi dzięki Pani bardzo dobrze współpracowaliśmy. I wierzę, że Pani też ma dobre wspomnienia i takie wspomnienia będą dalej Pani gdzieś tam kierować i też będzie Pani z nami związana w dalszym ciągu. Dziękuję bardzo. Właśnie całej Europy.